Krajówka, z tej strony Kremówka, grudniówka i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja wiem, że ten odcinek jest późno, ale naprawdę miałam strasznie zabiegany weekend, cały dzień totalnie mnie w domu nie było, więc przepraszam, że film jest tak późno, ale jest. Ogólnie w wcześniejszym odcinku mówiłam, że śnieg nie ma żadnych błędów, żadnych nie znalazłam, ale po tym odcinku dostałam kilka komentarzy z jakimiś błędami. I w tym odcinku będziemy sprawdzali sobie te błędy, czy faktycznie istnieją, czy też nie. Może zostały poprawione, a może nie. Także sprawdzimy, zobaczymy, czy znajdę jakikolwiek śnieg, czy znajdę jakikolwiek błąd ze śniegiem. Także sprawdźmy. Błąd od Hitomi. Ogólnie chodzi o to, że przy budynkach jest tekstura trawy. Bardzo ciężko jest napisane, nie wiem, czy to autokorekta, dlaczego tak, ale po prostu ciężko się to czyta, dlatego tego nie przeczytam. Po prostu sprawdzimy sobie. Głównie chodzi o to, że przy budynkach jest zwykła trawa. Dobra, jest w naszej farmie i tu gdzieś ma być trawa przy budynkach. Aha, że tutaj takie zakryte. Powiem wam... Chyba to nie jest błąd, po prostu to miało być to siano, nie trawa. Czekajcie, to jest siano, nie trawa. To jest specjalnie zrobione, bo widzicie, jak chodzę po tym, to dalej się odkrywa siano. Także moim zdaniem to jest specjalnie zrobione. No dobra, poszukajmy dalej. No tutaj żadnej trawy na razie nie ma. Wszystko jest dobrze zrobione, jak się tutaj podchodzi, to też jest tak samo. Nawet ławeczka jest w śniegu, no cudownie to wygląda. Wydaje mi się, że Hitomi chodziło o siano, ale to nie jest błąd, ponieważ to jest po prostu specjalnie zrobione, bo że po prostu było widać siano. Także to nie jest błąd na pewno. Ale przejdźmy wokół każdego budynku, żeby nie było, bo może gdzieś faktycznie jest ten błąd. Tutaj nie ma. Oczywiście spałam, bo jakby inaczej. Dobra, i tutaj jeszcze. No wydaje mi się, że chodziło właśnie tobie o to siano, ale no mówię, to naprawdę nie jest błąd. To było specjalnie zrobione, żeby tak było, wiecie, lekko wiać spod śniegu siano. Także jest to mit, jeżeli można tak nazwać. Taka, wiecie, trochę podróba faktów i mitów, taka seria. No ale lecimy dalej. Ja mam błąd śniegu. Jak robiłam ja za duszy, to nie było widać tych kuleczek różowych, co się zbiera, jak się niszczy tą maszynę Dark Core, więc jest błąd. To jest akurat na pewno bardzo poważny błąd, ponieważ bez tych kuleczek nie da się rozwalić takiej maszyny. Mam nadzieję, że dzisiaj będę miała te zadania, także sprawdźmy. A jaki to może się prześpie czy coś? Bo naprawdę, no... Jest! Idealnie mam to zadanie, super! Po prostu, a pierwszy raz mam tyle szczęścia. Wow! Premia pierwszego zadania, wow! Bo nie wiedziałem, że jest tutaj premia. No dobra. Lecimy, zobaczymy, czy jest ten błąd faktycznie. Dobra, gdzie musimy jechać? Tutaj? Tak, tutaj. Chyba. Wyspy zachodzącego słońca. Gdzie to było? Brak. Ej, czemu to się nie pokazuje? No dobra, no pojedziemy na pierwszym, no to gdzieś daleko chyba jest. Kurczę, bo nie widzę, no. Chyba nie chodzi o to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chodzi bardziej o to. Tutaj, dobra. To jest w nowej grani. Jestem naprawdę ciekawa, czy ten błąd jest faktycznie błędem, bo jeżeli tak, to naprawdę bardzo słabo moim zdaniem. No bo nie da się zrobić po prostu tej misji wtedy, jak się nie widzi tych ogników. Okej, jesteśmy na miejscu i patrzcie, widzę ogniki. Tu mamy ognik, no widać na razie na pewno. No ja widzę ogniki te różowe. Faktycznie, no może nie jakoś super, ale jednak je widać. No dobra, pojedźmy dalej, może nie wiem, jakoś magicznie zniknął. Tu jest... Nie, no widać te ogniki. Tutaj chyba nie ma takiej cienkiej warstwy śniegu, z tego co widzę. Także jakby na moje to jest... Oj. Jakby na moje to jest również mit. Ponieważ ja ogniki widzę, może naprawdę... No, serio. Super, ja umiem robić tę misję ogólnie, jak widzicie. No, co jest z tym? Ja nie potrafię robić tych misji. Ale nie, no widać te ogniki różowe. Może faktycznie wcześniej tego nie było widać, ale widzę, to naprawili to po prostu. Dobra, spróbuję to dokończyć. Jakby obstawiam, że mi nie wyjdziałam 50 sekund i ja nie mam tylko umiejętności, zdecydowanie nie. O nie, no nie, czy ja nie zdążę, bo jednego ognika nie zbiorę. Nie, uda się, uda się, uda się. Nie uda się. Wiecie, ile mi brakowało? Ja nie potrafię tego robić, naprawdę, nie, no. Jest mi przykro. Ja nie mam talentu do tego, widzowie. Ja nie potrafię robić tych misji. Naprawdę, jest mi teraz przykro. W zimowej wiosce, jak wyskoczyć z manerze przy chatce, to się zatapiasz w śniegu. Fun fact, właśnie zjeżdżając z tej wielkiej zjeżdżalni, zatopiłam się w śniegu. Taki mini błąd. Ale ogólnie ta zjeżdżalnia często jest zbugowana i czasem się w coś wleci.
w co nie chcemy, więc naprawdę. Okej, raczej chodzi o ten manesz, także ja powiedz, kupujmy sobie z różnych stron i zobaczymy. Tutaj może? Nie, to jest tylko jakaś niewidzialna ściana. Tutaj. Tutaj też nie. Kurczę, szkoda, że ta osoba napisała, w którym dokładnie miejscu, bo teoretycznie może być to wszędzie. A ciężko tak, wiecie, do centymetra w tym samym miejscu trafić. Bo raczej chodzi o ten manesz, bo z tego co wiem, to tylko ten manesz istnieje w zimowej wiosce. Przy chatce, no to kurczę, chyba o tą chatkę chodzi, nie? Jedynie, że o tą chatkę, ale bardziej bym strzelała, że o tą. Kurczę, no bo to jest dużo chatek. No powiem wam, że nie wiem, bardzo dużo tutaj skakałam, wyskakiwałam, no ale nigdy się nie zatapiam w śniegu, także może to naprawili, a może ten błąd był w ogóle w zupełnie innym miejscu. Także mamy kolejny mit. W Dolinie Okrych Dinozaurów jest chyba przy szkielecie i w głuchych lasach. Także pojedziemy sobie na początku przy szkielecie, bo i w głuchych lasach, no to wiecie, to jest takie bardzo mało sprecyzowane i nie będę po całych głuchych lasach jeździć, żeby znaleźć jeden błąd, bo to jednak będzie trochę głupie. Znaleźć jeden błąd będzie mega ciężko w głuchych lasach, bo głuche lasy są strasznie obszerne. Także pojedziemy sobie tylko do Doliny Ukrytych Dinozaurów. W Ukrytych Dinozaurach też się zmienia grafika chyba. Jedynie, że taka była, ale wydaje mi się, że nie. Coś tutaj się zmieniło, ale mega dziwnie to wygląda, serio. Nawet mój koziołek robi ślad, ale fajnie, uroczo. Właśnie, bo często te zwierzaki znikały podczas w śniegu gdzieś i nie można było je znaleźć. No nawet tu jest śnieg, no mega fajnie. Ale jest tutaj tak mniej mrocznie. Jest taka mniejsza mgła o wiele. Ale nie ma tutaj śladów, także no jakoś tak dziwnie. Dobra, koło szkieletu. Tutaj też tak mało sprecyzowane miejsce, no ale bardziej niż w głuchych lasach, nie? O kurczę, jakaś śnieżna zaspa. Ogromna. Dobra, i szukamy błędu. Nawet nie wiem, jakiego typu ma to być błąd. Tak po prostu pojedziemy sobie wokół gdzieś. U, a tam co tam jest? Patrzcie. Jakieś żółte. Pojedźmy sobie tam. Niju, ale jakie żółte? Co to jest? Nie wiem, czy to ma być, tak ma być, to jest jakiś kryształ, czy co? Czekajcie, sprawdźmy sobie, jak normalnie tutaj wygląda po prostu. Bez tego śniegu. Wow, o matko. Nie, mamy błąd. Czy chyba nie chodziło o ten błąd? Chociaż może o ten błąd chodziło? Nie mam tego pojęcia, tak szczerze. No czy on jest koło tego szkieletu? Tak średnio bym powiedziała. Ale no tutaj tekstury pogubili, zdecydowanie tak. Jakieś żółte, no nie pasuje totalnie, nie. Ale jednak trochę się różnią te góry, gdy jest śnieg, a go nie ma. No ale tutaj jest totalnie błąd. No widać, że tekstur nie ma, tak? Gdy jest śnieg, w ogóle mniej to widać. Wyle mi, po prostu już żółte. Tam to w ogóle jakieś takie dziwne piksele zrobiły się. Wow, w wodzie też się odbiją te piksele. No tu jest jakiś ewidentny błąd. I tak szczerze nie wiem, jak teraz to zaliczyć, bo jakby koło tego szkieletu, no nie znaleźliśmy błędu żadnego. No a tutaj w pobliżu jest, no. Kurde. Jak tam było dokładnie napisane? Chyba przy szkielecie. No ciężko powiem wam, czy dodać fakt, czy mit, no bo tutaj, no, koło szkieletu nie ma. No ale jest blisko. Ja to chyba zostaję do waszej oceny, po prostu miałam zaliczać do żadnego podpunktu. Więc no, mam nadzieję ogólnie, że odcinek się spodobał. To są jedne komentarze, jakie dostałam o zepsutym śniegu. Jeżeli macie jakieś błędy, albo macie jakieś, które moglibyśmy sprawdzić, to napiszcie w komentarzu, może powstanie kolejna część. Ja dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa!